W 25 minutach prowadzi za Miką Wronki 2-1. Oto jak padły bramki. W 6 minucie spotkania kolejny udany atak piłkarzy Śląska uwieńczony zostaje powodzeniem. Dokładne podanie Jarosława Góry wykorzystuje Józef Kostek i Śląsk prowadził w tym momencie 1-0. W 16 minucie najpiękniejsza jak do tej pory akcja Śląska. Góra podaje do Grecha, ostre dośrodkowanie w pole karne. Efektownym szczupakiem Józef Kostek zamienia na drugą bramkę dla zespołu wrocławskiego. Śląsk prowadził wtedy z Amiką 2-0. Na minutę przed końcem pierwszej części meczu indywidualna akcja obrońcy gości Szafera, który faulowany jest w polu karnym, a jedenastkę pewnie wykorzystuje Dariusz Wojtasiński i wrocławianie prowadzili już tylko 2-1. Dosłownie przed kilkoma sekundami rozpoczęła się druga część tego spotkania. Faulowany był obrońca gości grający z numerem 5 Tomasz Oleszek. Ale piłka z boku dla drużyny wrocławskiej wcześniej, przed tą akcją, był aut dla Śląska. Wrocławianie grają w tradycyjnych strojach swoich czerwonych, natomiast goście w zielonych i mecz bardzo emocjonujący w pierwszych 45 minutach. Widać, że obydwie drużyny nieprzypadkowo znajdują się w czołówce tabeli. Na pierwszym miejscu Amika Wronki, na drugim wrocławski Śląsk. Teraz faulowany był z numerem 10. Artur Bugaj. Za moment podam Państwu składy, w jakich występują obydwa zespoły. Teraz żółta kartka dla Bogdana Szczęsnego. Sędziują dzisiejsze spotkanie Tadeusz Stachura, Aleksander Fangor i Mariusz Trzeja. Z ósemką Sławomir Rafałowicz. I Grech. Jarosław Góra. Dobre podanie. Tomasz Moskal. Walczą ambitnie piłkarze obydwu zespołów. Wydawało się, że po tym prowadzeniu 2-0 dla Śląska wynik meczu jest już raczej przesądzony. Ta bramka na minutę przed końcem pierwszej połowy wyraźnie doda animuszu piłkarzom Amiki Wronki, którzy mają jeszcze o co walczyć w tym meczu. I teraz składy, w jakich występują obydwa zespoły. Z numerem 1 w bramce gości Zbigniew Pleśnierowicz. Na moment przerwy, bowiem niebezpieczny Szafer z dwójką. Po jego indywidualnej akcji sędzia podyktował właśnie rzut karny. Z jego strony grozi drużynie wrocławskiej największe niebezpieczeństwo, mimo że jest to nominalny obrońca. A więc w bramce z numerem 1 Zbigniew Pleśnierowicz, z numerem 2 Marek Szafer, z numerem 3 Zbigniew Małachowski, z numerem 4 Piotr Cejrowski, z numerem 5 Tomasz Oleszek, z numerem 6 kapitan drużyny Waldemar Sopkowiak, z numerem 7 gra Radosław Biliński, z numerem 8 Sławomir Rafałowicz, z 9 strzelec bramki dla Amiki Dariusz Wojtasiński, z 10 bardzo niebezpieczny Artur Bugaj, były zawodnik Pogoni Szczecin, właśnie teraz był przy piłce, i z numerem 11 Jarosław Sapiński. W rezerwie pozostają z numerem 12 bramkarz Piotr Szulcik i zawodnicy z pola Artur Fedorko, z numerem 13, z 14 Sławomir Zgrajewski, z 15 Roman Wachowiak i z 16 Grzegorz Kijek. Druga połowa spotkania, można się było tego spodziewać, dla piłkarzy Amiki. Teraz kolejne wejście niebezpieczne Szczęsnego. Faulowany był przy tej akcji Radosław Biliński, który teraz zwija się z bólu. Sędzia pozwala na wejście masażystom drużyny Amiki Wronki. Trenerem tego zespołu, Amiki Wronki, jest pan Bogusław Baniak, drugim trenerem Karol Brodowski, kierownikiem drużyny Marek Pogorzelczyk i masażystą pan Maciej Łopatka. Natomiast zespół wrocławski z numerem 1 w bramce Tomasz Bobel, z numerem 2 Bogdan Szczęsny, z trójką gra Lesław Grech, numer 4 Tomasz Moskal, numer 5 Romuald Kujawa, numer 6 Bogdan Pisz, z numerem 7 gra Jarosław Góra, z numerem 8 Marek Mazur, z 9 Zbigniew Ilski, z 10 Robert Cieślewicz i z 11 strzelec dwóch bramek dla drużyny wrocławskiej Józef Kostek. Z 12 w rezerwie w bramce Marek Siemiątkowski i zawodnicy z pola 14 Sławomir Soliński, 15 Robert Gałkowski i 17 Krzysztof Rodak.
groźnie. Teraz w polu karnym jest Moskal. I bramka! Proszę Państwa, 3-1! Wspaniała sytuacja! Zaskoczony Pleśnierowicz w bramce. Moskal udawał, że będzie dośrodkowywać, tymczasem podkręcił tę piłkę i tuż przy lewym słupku wpadła do bramki. Wspaniały, wspaniały początek piłkarzy wrocławskich, chociaż teraz widzę, że leży kontuzjowany Józef Kostek. Oby się podniósł, jest to piłkarz, od którego wiele zależy w drużynie wrocławskiej. Jeszcze raz ta sytuacja, wspaniały strzał Tomasza Moskala. Bardzo dobrze wrocławianie odskoczyli na bezpieczną dwubramkową odległość. 3-1, ponownie 6. minuta, tym razem w drugiej części gry. Sytuacja lubi się powtarzać, oby powtórzyła się jeszcze raz dla Śląska. Wrocławianie rozstrzelali się w ostatnich spotkaniach, zdobywają przeciętnie po 4 bramki w meczu. Pamiętamy wysoką wygraną 6-0 z Lechią Gdańsk tutaj. Teraz prowadzą z najgroźniejszym przeciwnikiem w najważniejszym meczu sezonu za Miką Wronki 3-1. Poprawiły się nastroje na trybunach wrocławskiego Śląska, który dzisiaj wypełniony niemal do ostatniego miejsca. Na pewno rekord frekwencji. Trudno mi ocenić, ile tysięcy sympatyków piłki nożnej zjawiło się na stadionie przy ulicy Oporowskiej, aby obserwować mecz. Mecz, który zasługuje na to, aby go oglądać. Najlepszy dowód, że na trybunach wśród widzów jest trener kadry narodowej Henryk Apostel. I w dalszym ciągu dobre tempo tego spotkania. Grają piłkarze Amiki, którzy no zapewne walczyć będą do końca. Trener Baniak mówił, że ma dobry zespół. Ma zespół, który walczy od pierwszej do ostatniej minuty i stąd te sukcesy. Przed tym spotkaniem w rundzie, całej rundzie jesiennej Amika była niepokonana. Nie przegrała meczu. Już to choćby świadczy o klasie rywala. Faulowany był teraz Jarosław Sapiński. Niebezpiecznie. Rzut wolny. Widzę, że Piotr Cejrowski podchodzi do piłki. Za chwilę obserwować będziemy walkę w polu karnym wrocławskiego Śląska. Kibice dopingują przez cały mecz drużynę wrocławską. I groźny strzał. Bardzo groźny strzał, metr nad bramką wrocławskiego Śląska. Bobel nie miał szans przy obronie rzutu karnego. I to była właściwie jedyna groźna akcja, bowiem piłkarze Amiki zaskoczeni tak szybkim prowadzeniem drużyny wrocławskiej przez pierwsze pół godziny w zasadzie nie bardzo mieli koncept, jak rozgrywać to spotkanie. Wrocławianie rozgrywali swoją piłkę w bardzo, bardzo szybkim tempie. Przyniosło to już po 16 minutach wysokie prowadzenie 2-0 i teraz Śląsk prowadzi 3-1. Podoba mi się gra zespołu Amiki Wronki. Widać, że zespół ten walczy, chce uzyskać tutaj we Wrocławiu jak najlepszy, najkorzystniejszy dla siebie rezultat. To walka nie tylko o ligowe punkty, tak potrzebne w walce o ekstraklasę, obydwu zespołom, ale też i o prestiż. Rafałowicz, również piłkarz, były piłkarz pierwszoligowej Pogoni Szczecin. Piłkarze ci znakomicie wkomponowali się w drużynę Amiki Wronki. Jest dobry bramkarz Zbigniew Pleśnierowicz. Rafałowicz. Dośrodkowanie. Walczą tam teraz piłkarze wrocławskiego Śląska i ten niebezpieczny Marek Szafer. Teraz Bugaj przy piłce i w ostatniej chwili zdjął mu piłkę z nogi Piotr Cejrowski. Niezadowolony z rozwoju sytuacji Artur Bugaj, ale jest rzut rożny. Wyszło słońce. Wspaniałe warunki do gry, mimo że to już połowa listopada. Na szczęście nie pada, piłkarze nie ma również wiatru, piłkarze mogą rozgrywać to spotkanie niemal w optymalnych warunkach. I
Spalony wrocławianie, Bobel. Niepotrzebnie się spieszy, myślę, że za moment doświadczony Romuald Kujawa uspokoi poczynania swoich młodszych kolegów. Już 10. minuta drugiej części meczu. Wrocławianie prowadzą 3-1. Cieślewicz od kilku spotkań w znakomitej dyspozycji. Jest niemal nie do powstrzymania przez piłkarzy przeciwnika. Tym razem faul. Faulował go Tomasz Oleszek. Dziwię się, że sędzia nie pokazuje za to zagranie żółtej kartki. Powinna być żółta kartka. Cieślewicz powstrzymywany był nieprzepisowo. Teraz ładny gest Tomasza Oleszka. Przeprasza piłkarza wrocławskiego. Ale myślę, że Robert grać będzie w dalszej części meczu. Odzyskał wiarę w swoje wysokie przecież umiejętności. Był pierwszoplanową postacią dolnośląskich derbów. Po jego dokładnych podaniach zawodnicy z pola zdobywali kolejne bramki. Jest bardzo niebezpiecznym skrzydłowym i dobrze, że gra dalej. Szczęsny. Wrzutka, miękka wrzutka w pole karne. Wyskakuje tam Jarosław Góra. Jest na szczęście Ilski, zamykający całą sytuację. I faul. Tym razem faulował Marek Szafer. Zaostrza się niepotrzebnie ta gra. Nie było do tej pory większych złośliwości. Mimo wysokiej stawki tego spotkania, piłkarze grali w miarę fair i chciałbym, aby w takiej atmosferze upłynęły te ostatnie 30 minut meczu, które jeszcze pozostały. No i teraz niebezpiecznie. Pędzi z piłką teraz Jarosław Sapiński. Trzeba przerwać tę akcję. Udało się na moment, ale jest Bugaj. Bugaj, dobrze wyszkolony piłkarz. Poradził sobie z dwójką obrońców wrocławskich, ale udanie interweniujący Kujawa i szansa na następną bramkę dla Śląska. Józef Kostek na pozycji spalonej. Niepotrzebne gwizdy w momencie podania. Był już za obrońcami Amiki. Szkoda byłaby kolejna akcja na zdobycie bramki przez piłkarzy wrocławskich. Niemniej jednak właśnie z kontrataku powinni szukać swojej szansy piłkarze wrocławskiego Śląska. To goście muszą atakować. Oni przegrywają 1-3. Marek Szafer próbuje wejść w pole karne. Tym razem nie ma mowy o rzucie karnym. Czysta interwencja obrońców wrocławskich, ale niebezpieczny jest Marek Szafer. Szczerze mówiąc, bardziej mi się podoba gra tego piłkarza niż Artura Bugaja, najgroźniejszego jak do tej pory strzelca Amiki Wronki. Rafałowicz, stały wykonawca rzutów wolnych i rzutów rożnych, tym razem z prawej strony boiska. Krótko jest Wojtasiński, ponownie Rafałowicz. Zdołał dośrodkować. Groźnie, groźnie w polu karnym. Wybić tę piłkę jak najdalej. Jest Kostek i Jarosław Góra. Sporo miejsca ma Jarosław Góra. I teraz bardzo ładnie znalazł Ilskiego. Ilski w polu karnym. Wstrzymał akcję i niedokładnie próbował nagrać tę piłkę do Józefa Kostka. Tymczasem Małachowski. Kujawa, no znakomite spotkanie. Zgodzą się Państwo, że chyba najlepsze, jakie rozgrywał wrocławski Śląsk w tej rundzie jesiennej. Sapiński. Cejrowski. Mazur. Ilski. Na każdy atak gości wrocławianie odpowiadają kontratakiem. Teraz nie ma spalonego, jest Robert Cieślewicz. Pędzi lewą stroną boiska, naprzeciwko niego Tomasz Oleszek. Cieślewicz, piękny strzał, ale jeszcze lepsza obrona Zbigniewa Pleśnierewicza. Wspaniale grają piłkarze wrocławskiego Śląska. W ogóle mecz znakomity. Mało który mecz w pierwszej lidze stoi na tak wysokim poziomie jak to dzisiejsze spotkanie. Teraz kontratak gości, piłka odbiła się niebezpiecznie, skozłowała i rzut rożny dla piłkarzy Amiki Wronki. Akcje przenoszą się z jednej strony boiska na drugą. To dobrze, myślę, że jesteśmy świadkami wielkiego widowiska piłkarskiego.
Kolejny rzut rożny, ponownie Rafałowicz. I Tomasz Bobel spokojnie był faulowany przy tej akcji. I przy piłce wrocławianie. Szczęsny. Jarosław Góra. Robert Cieślewicz. I piłka wyszła w aut. 16. minuta meczu o mistrzostwo drugiej ligi. Śląsk Wrocław prowadzi za Miką Wronki 3-1. Wspaniałe spotkanie w wykonaniu obydwu zespołów. Szczęsny. Aut z boku. I kontra gości. Piotr Cejrowski. Romuald Kujawa. Był Wojtasiński, teraz Zbigniew Małachowski. Widać dużą wymienność funkcji w zespole Miki Wronki. Jest Rafałowicz w polu karnym. Próbował zaskoczyć bramkarza wrocławskiego, ale Bobel był na posterunku. Asekurował prawy słupek swojej bramki i teraz zapewne długa piłka do któregoś z napastników wrocławskich. Józef Kostek nie doszedł do tej piłki. Dobre wybicie Tomasza Moskala. Spoglądam coraz częściej na boiskowy zegar. 17. minuta. Wrocławianie prowadzą 3-1 po bramkach Józefa Kostka. Dwie w pierwszej części meczu i na początku drugiej wspaniała bramka Tomasza Moskala. Było przewinienie. Pokazuje sędzia, pan Stachura, że zawodnik wrocławski pociągnął za koszulkę Sapińskiego i niebezpiecznie. Jest Cejrowski. Jest też Sławomir Rafałowicz. Wrocławianie ustawiają mur. Zobaczymy, jak wykorzystają tę dogodną sytuację piłkarze gości do bramki wrocławskiej około 20 kilku metrów. Mocny strzał, ale Tomasz Bobel w znakomitej formie. To dobrze, jeśli bramkarz jest pewny. Pewnie grają obrońcy. Niezbyt dokładne to wybicie. Tak jakby chciał dać odpocząć Tomasz Bobel kolegom z linii defensywnych. I zawodnicy gości. Oni teraz częściej są w posiadaniu piłki. Próbują za wszelką cenę odwrócić losy tego spotkania. Wrocławianie szukają akcji w kontrataku. Takim jak choćby ten. Grech. Jest Cieślewicz, nie ma spalonego. Cieślewicz pędzi prawą stroną boiska. Przydałoby się dokładne dośrodkowanie. Szkoda, że ta piłka odbiła się od nogi Małachowskiego. Było trzech zawodników wrocławskich i tak wygląda ten mecz dzisiaj. Wrocławianie kontratakują, mimo że grają u siebie. Goście prowadzą otwartą grę i zyskuje na tym tylko widowisko piłkarskie. Robert Cieślewicz tym razem z lewej strony boiska wykonywać będzie rzut rożny. 19. minuta meczu. Wrocławianie prowadzą 3-1 za Miką Wronki. Są bliscy zwycięstwa, ale do końca jeszcze sporo czasu, jeszcze trzeba walczyć. Teraz Pleśniarowicz bez trudu złapał piłkę i dokładnym podaniem uruchamia Bugaja. Bugaj jest obok niego Szczęsny. Bugaj, mówiłem o tym jego dobrym wyszkoleniu technicznym. Jest Szafer, ale wrócił w porę Ilski. Tym razem nie było przewinienia w polu karnym. Rzut rożny. Przed minutą mieliśmy rzut rożny dla Śląska, teraz kolejny rzut rożny, ale tym razem dla piłkarzy Amiki Wronki. Już samo to świadczy, w jakim tempie, jak szybkim rozgrywane jest to dzisiejsze spotkanie. Krótko. Rafałowicz. Wybić tę piłkę. Wyjazd, wyjazd, krzyczy bramkarz wrocławskiego Śląska. Chodzi o to, aby któryś z zawodników gości znalazł się na pozycji spalonej. Rafałowicz, bardzo dobrze wyszkolony, jak większość piłkarzy Amiki. Faulował go Tomasz Moskal, który pokazuje, że przedmiotem ataku była piłka. Pospieszyli się nieco goście. Jest Sobkowiak. Próbował dośrodkować. Niezbyt dokładnie to zrobił. Spokojnie wrocławianie. Jarosław Góra powinien opanować piłkę.
ma sporo miejsca. Jest Kostek, jest Cieślewicz. Góra, no nie zrozumiał się z Kostkiem teraz. Próbował sam minąć dwóch obrońców. Powinien raczej grać do Cieślewicza, ale to już historia. Goście, Szafer, który już nominalnie na pozycji prawoskrzydłowego i jak najdalej bezpardonowo w trybuny wybija piłkę Romuald Kujawa. Mają czas wrocławianie na uporządkowanie szyków obronnych. 21 minuta drugiej części gry. W dalszym ciągu Śląsk prowadzi z Amiką 3-1. I rzut rożny. Rafałowicz tym razem z lewej strony boiska i zmiana w zespole gości na placu gry ujrzymy z numerem 14 Sławomira Zgrajewskiego, a opuścił boisko Jarosław Sapiński, grający do tej pory z numerem 11, a więc 14 Sławomir Zgrajewski. Teraz błąd Bobela, ratuje Pisz. I sądzę, że Kostek, który wrócił daleko pod własną bramkę, przechwyci tę piłkę dokładnie do Moskala. Przypadkowa ręka. Blisko całej akcji sędzia. Teraz jest Zgrajewski. Ma sporo sił przed minutą, wszedł na boisko. Kujawa. Bobel nieco niebezpiecznie rozegrali tę akcję zawodnicy Śląska. Atak Amiki, która w ciągu ostatnich 5 minut niemal nie schodzi z połowy wrocławskiej. Ale teraz chyba jest czas na kontratak Śląska. Mówiłem o tych kontratakach. W nich szukają szansy piłkarze wrocławscy na zdobycie następnej bramki. Musi wyjść z pozycji spalonej Cieślewicz. Bardzo dobrze pod względem taktycznym rozgrywa tę akcję. Ilski poczekał na Mazura. Mazur w drugiej części gry jakby mniej widoczny. Widać, takie zadania otrzymał od trenera Świerka. Asekuruje już własnych obrońców w pierwszej 45 minutach. Widzieliśmy go często pod bramką rywali. Wrocławianie dzisiaj bez Szymańskiego po lewej stronie boiska. Głęboko cofnięty Moskal, nominalny przecież napastnik, dzisiaj gra na prawej pomocy. Szczęsny. Spokojnie teraz rozgrywałem piłkę wrocławianie. Jest Moskal. Ole, ole. I Pisz. Pośliznął się, ale walczy teraz z Bugajem. Powinien być faul. Popchnięty był moim zdaniem. Szczęsny i groźnie. Na szczęście jest Romuald Kujawa. Okres nieco chaotycznej gry w wykonaniu obydwu zespołów. Myślę, że wrocławianie oszczędzają nieco sił na końcówkę. Cieślewicz powinien ograć Oleszka. Walczy teraz. Wmieszał się wszystko w całą akcję Marek Szafer. Zrobił to nieprzepisowo Mazur. Marek Mazur czeka, aż podejdzie Jarosław Góra. Ponownie Mazur przy piłce i być może jakaś udana akcja lewą stroną boiska. Mazur rozpędza się, ale siła złego na jednego ograł Bilińskiego. Natomiast skończyło się to wszystko na Szaferze i kontratak drużyny gości przerwany w porę przez Kujawę. Teraz jest szansa, jest pięciu wrocławian, Kostek na pozycji spalonej. Uciekł ze spalonego, jest teraz Mazur, powiem dokładnie dośrodkować na głowę któregoś z partnerów. Znalazł Moskala, ale ten strzał zbyt anemiczny, żeby zaskoczyć tej klasy bramkarza, jakim jest Pleśnierowicz. Jednak kolejna udana akcja wrocławska. Spalony Jarosław Góra na pozycji spalonej.
Pospieszył się Zbigniew Małachowski, trudno się dziwić piłkarzom Amiki. Widzą, że czas ucieka, 25. minuta na boiskowym zegarze, a więc jeszcze tylko 20 minut do końca spotkania. 20 minut dzieli piłkarzy wrocławskiego Śląska od zwycięstwa w jakże ważnym, prestiżowym meczu z drużyną Amiki Wronki. Piotr Cejrowski walczy teraz, Grech. Cejrowski, Szafer. Wmieszał się na moment Ilski, nie było przewinienia. Biliński, przerwać tę akcję, Pisz, znakomicie grający Pisz. Dzisiaj w liniach defensywnych rozbija kolejny atak zawodników Amiki. Szczęsny, Kostek, popchnięty, nie było przewinienia, nie spodziewał się ataku z tyłu. Kostek jest z piątką, Oleszek. Próbuje strzelić, na szczęście Tomasz Bobel, znakomicie dysponowany, tak jak i jego koledzy w dzisiejszym spotkaniu. Mazur już na lewej obronie. Sporo wysiłku wkłada każdy z piłkarzy Śląska w dzisiejszy mecz. Maksymalnie skoncentrowani wyszli na boisko piłkarze Śląska. Szybko zdobyte bramki pozwoliły na spokojniejsze rozgrywanie pierwszej części meczu. Ale mam na myśli tę bramkę zdobytą na początku drugiej części spotkania. Ona moim zdaniem pozwoliła na takie rozgrywanie akcji przez piłkarzy wrocławskich. Czekają na zawodników gości na własnej połowie. Skoncentrowani na obronie własnej bramki, nie zapominają o kontratakach. Także mimo, że mecz toczy się we Wrocławiu, przy piłce częściej znajdują się piłkarze Amiki. Biliński. Wrocławianie nie ustawiają muru, zapewne dośrodkowanie w pole karne. Biliński, miękko podkręcona piłka i Tomasz Bobel uspokoi zapewne poczynania swoich kolegów. Lekko do Mazura, Marek Mazur, Kujawa i długa piłka, jest tam Kostek, ale wyżej wyskoczył Sobkowiak, który pilnuje napastnika wrocławskiego. Niezbyt mu się to udaje w dzisiejszym meczu. Teraz efektowna sztuczka Jarosława Góry. Ilski. Spokojnie grają piłkarze wrocławscy. To najważniejsze. Teraz dwójkowe zagranie Ilskiego. Jest jeszcze Kostek. Do godnej sytuacji Góra mocno strzela, piłka odbija się od Pleśnierowicza. Nie ma żadnego z napastników wrocławskich, aby dobić ją do bramki, ale udana, kolejna udana akcja piłkarzy wrocławskiego Śląska po 5, może 6 minutach ewidentnej przewagi piłkarzy Amiki. Rafałowicz, szybki zawodnik, bardzo dobrze gra lewą nogą. Teraz czyste wejście wracającego, podkreślam, Tomasza Moskala, który wrócił w porę. Przed chwilą widzieliśmy go w liniach ataku wrocławskiego Śląska. Teraz asekuruje linie obronne. Biliński znalazł Cejrowskiego. Cejrowski, ładne zagranie piętą do Rafałowicza. Rafałowicz i Kujawa. Grech z pierwszej piłki i na pozycji spalonej znajdował się Robert Cieślewicz. Nie mogą się zgodzić z tym werdyktem. Kibice wrocławscy, protestuje również i Zbigniew Małachowski, którego teraz pan Stachura uspokaja. Na pewno trudno prowadzi się mecz taki jak ten. Obydwa zespoły walczą do ostatniego gwizdka sędziego. Walczy przede wszystkim Marek Szafer. Niespożyte siły ma ten zawodnik z numerem drugim w drużynie Amiki Wronki. Niezwykle ofensywnie grający obrońca, nominalny obrońca. Niemniej jednak przez większą część spotkania gra jako prawoskrzydłowy. Kujawa z pełnym poświęceniem wybija piłkę na aut. Jeszcze 15 minut, może 16 do końca tego meczu. Wrocławianie prowadzą 3-1. Małachowski. Już nie ma większego znaczenia, czy obrońcy, czy napastnicy zespołu Amiki, wszyscy piłkarze biegną teraz w kierunku bramki wrocławskiej. Z tyłu
osamotniony Radosław Biliński, pilnujący Roberta Cieślewicza. Szafer. Kolejne dośrodkowanie. Był Bugaj Rafałowicz. Próbował strzelić anemicznie. Sobkowiak zrobił to o wiele mocniej, ale bardzo, bardzo, bardzo niecelnie. Piłka wyszła aż poza ogrodzenie stadionu wrocławskiego. Za moment Tomasz Bobel bądź też Romuald Kujawa długim wybiciem szukać będzie w liniach ataku któregoś z partnerów. Romuald Kujawa, sędzia ponagla piłkarzy wrocławskich. Państwo wiedzą, o co chodzi. Wrocławianie prowadzą 3-1. Starają się zyskać każdą minutę, która przybliży ich do końcowego gwizdka. Cieślewicz, Małachowski, Oleszek poradził sobie na moment z Cieślewiczem. Teraz rozglądają się piłkarze Amiki i w zupełnie niegroźnej sytuacji Oleszek wybija piłkę na aut. Szczęsny oddaje piłkę zawodnikom Amiki, bowiem aut podyktowany został faktem kontuzji któregoś z jej graczy. Mimo wysokiej stawki gra fair, oklaski od publiczności wrocławskiej, która myślę zadowolona z przebiegu tego spotkania. Mecz interesujący, ciekawy, bez przerwy, trzymający w napięciu, akcja bądź z jednej, bądź z drugiej strony. Szafer. Grech. Na moment tylko wyjaśnia sytuację. Jest Wojtasiński. Marek Mazur. Daleko jest Cieślewicz, niepilnowany. I za moment groźnie będzie pod bramką drużyny gości. Jest po prawej stronie Moskal. Dokładne podanie do Moskala. Jarosław Góra. Strzał z pierwszej piłki. Zbyt lekki. Nie ma szczęścia Jarosław Góra w tych strzałach. Przy 2-0. Przy 2-0 dla Śląska miał dogodną sytuację. Mógł strzelić trzecią bramkę. Teraz również dogodna akcja. Strzelił bez namysłu z pierwszej piłki, ale zbyt lekko, żeby zaskoczyć Pleśnierowicza. Tymczasem już goście Rafałowicz i wybija teraz byle dalej od własnej bramki piłkę. Szczęsny walczy teraz Kostek z Orzeszkiem. Pleśnierowicz. Małachowski. Kujawa. Widział, że daleko wyszedł z bramki Zbigniew Pleśnierowicz, ale myślę, że odległość była zbyt duża, aby stoper wrocławski, który słynie z mocnego uderzenia, mógł pokusić się o przerzucenie bramkarza. Chodziło raczej o oswobadzający wykop. Cejrowski, Biliński, Wojtasiński, Szafer. I w ostatniej chwili wspaniałą interwencją Bogdan Szczęsny wybił tę piłkę na rzut rożny. Bobel nieco się pogubił, źle obliczył ten wyskok, ale asekurowany przez Bogdana Szczęsnego. I w dalszym ciągu wrocławianie prowadzą 3-1. Bugaj mniej widoczny w ostatnich 5 minutach, teraz Rafałowicz. Dwójkowa akcja byłych piłkarzy Pogoni Szczecin. Cieślewicz. Niedokładnie zagrał Jarosław Góra. Szkoda, była szansa na kolejną akcję. Teraz faulował. Zderzyli się w powietrzu Marek Szafer i Jarosław Góra. Obaj piłkarze leżą teraz na murawie. Podnosi się już Marek Szafer. Nie było oczywiście złośliwości w tym zagraniu Jarosława Góry. Pojedynek powietrzny. Sędzia pozwala wejść masażystom obydwu zespołów. Jarosław Góra podniósł się już. To samo zrobił Marek Szafer. Niemniej jednak za moment rzut wolny dla piłkarzy Amiki Wronki.
A tymczasem zmiana w drużynie wrocławskiej. Z boiska schodzi grający do tej pory znakomicie Tomasz Moskal, strzelec trzeciej bramki. Grał do tej pory z numerem 4. W jego miejsce ujrzymy z numerem 15 Roberta Gałkowskiego. Piłkarza niezwykle ofiarnego, szybkiego, który przyda się przy, głównie myślę, przy obronie własnej bramki w tych ostatnich 10 minutach spotkania. Gałkowski już na boisku, zajął miejsce po prawej stronie boiska. Wybija piłkę Ilski. Walczy Kostek. Nie ma spalonego. Pisz. Jeden z cichych bohaterów tego meczu. W zasadzie wszyscy piłkarze Śląska zasługują na wyróżnienie. Marek Mazur. Groźnie Szafer biega w pole karne, ale ta piłka wyszła już poza linię końcową boiska. Aut dla piłkarzy wrocławskich. Tomasz Bobel pokazuje sędziemu, że nie ma mowy o grze na czas. Już ustawia piłkę, ale czyni to zbyt dokładnie. Sędzia ponagla go jednak gwizdkiem. Zapewne nikt nie chciałby, aby Tomasz Bobel za opóźnianie gry ukarany został żółtą kartką. Amika. Dobry to zespół. Dobrze wyszkolony technicznie, ambitnie grający teraz. Jest przy piłce Oleszek. Ma sporo miejsca na oddanie strzału. Stawił sobie piłkę z prawej, z lewej. Przymierzył, ale niezbyt dokładnie. 37 minuta na zegarze boiskowym. 8, może 9 minut do końca meczu. Wrocławianie prowadzą 3-1. Kujawa. Ilski nie spieszy się. Teraz churalne śpiewy kibiców wrocławskich i to nie tylko w tym sektorze tak zwanych szalikowców, ale również na całym stadionie cieszą się zapewne z wyniku, cieszą się z dobrej dyspozycji piłkarzy wrocławskich, którzy przypominam w ostatnich spotkaniach strzelili łącznie 20 bramek, tracąc tylko 2. Jest to imponujące osiągnięcie. Przewrócony Robert Cieślewicz, ale jest Pisz. Grech i goście. Cejrowski. Bieg teraz z piłką. Zgrajewski. Bobel. Niedokładnie jest Rafałowicz. Powinien dokładniej ekspediować te piłki Tomasz Bobel, bowiem ta jak bumerang wraca na boisko. Jest przez moment był przy piłce z piątką Tomasz Oleszek, który teraz brutalnie sfaulował piłkarza wrocławskiego. Jest Romuald Kujawa. Miał już piłkę w rękach. Tomasz Bobel mógł przeskoczyć nad nim. Tomasz Oleszek, niepotrzebny zgrzyt, uspokaja teraz temperamenty swoich kolegów. Jarosław Góra. Nie sądzę, aby Tomasz Oleszek chciał brutalnie sfaulować bramkarza wrocławskiego. Po prostu rozpędzony. Być może nie miał miejsca na to, aby przeskoczyć nad piłkarzem wrocławskim. Korzystają piłkarze wrocławscy z chwili przerwy. Na regenerację sił. Tomasz Bobel podnosi się już lekko utykając. Romuald Kujawa. 40 minuta na zegarze boiskowym. Do końca jeszcze 5, może 6 minut. Bardzo dobrego spotkania. Cieślewicz niebezpiecznie wysoko podniósł nogę. Biliński. Zauważył to sędzia Tadeusz Stachura. Nie spieszy się teraz Szczęsny, pogania piłkarzy wrocławskich. Sędzia Szczęsny długo ustawia piłkę. I zapewne dośrodkowanie. Jest tam 5-6 zawodników wrocławskich. Jest również Pleśnierowicz, który piąstkuje. Ilski. Mazur.
Ładnie zagrał Marek Mazur, teraz niezbyt dokładnie zacentrował, jest Kostek przy piłce. Piłka wyszła już jednak poza linię końcową boiska, spieszą się teraz goście Sobkowiak i Grech. Pięknie teraz zagrał piętą, jest Gałkowski, ma sporo sił, czy zdecyduje się na indywidualną akcję. Atak z tyłu w nogi rywala, niepotrzebnie denerwuje się Zbigniew Małachowski, leży na boisku Józef Kostek. Łapie się za głowę teraz Artur Bugaj, twierdząc, że są to teatralne gesty piłkarza wrocławskiego. Atak z tyłu na nogi był wyraźny, leży na boisku jeden z bohaterów tego spotkania, zwłaszcza pierwszych 45 minut. A widzą Państwo, jak cieszą się teraz kibice wrocławscy. Bardzo często w naszych relacjach kierowałem pod ich adresem gorzkie słowa krytyki, bowiem na to zasługiwali. Dzisiaj tego chamstwa na trybunach było, powiedzmy delikatnie, niewiele albo prawie wcale. Przez pełne 90 minut spotkania zagrzewali swoim dopingiem do walki piłkarzy Śląska. Czyli można obserwować mecze piłkarskie we Wrocławiu w przyjemnej atmosferze, zwłaszcza kiedy mecze są rozgrywane na tak wysokim poziomie, jak dzisiejsze spotkanie wrocławskiego Śląska i Amiki Wronki. Teraz Cieślewicz bawi się w kotka i myszkę z obrońcami. Amiki spróbował dośrodkowania niezbyt dokładnie, ale zyskał minutę, może dwie na tej akcji. 42 minuta i mimo, że do końca 3, może 4 minuty, zaryzykuje twierdzenie, że wrocławianie będą mistrzem półmetka. Będą po rundzie jesiennej na pierwszym miejscu tabeli. Teraz bardzo niebezpieczny strzał Zbigniewa Małachowskiego. Piłka odbiła się po drodze od nogi któregoś z piłkarzy wrocławskich. Marek Szafer spieszy się. Dla mnie najlepszy zawodnik w drużynie Amiki w dzisiejszym spotkaniu. Bugaj jest w polu karnym, jest bardzo dobrze wyszkolony technicznie. Próbuje sztuczek. Teraz faulował Bogdana Pisza. Nie będę wystawiał indywidualnych cenzurek piłkarzom wrocławskim. Uważam, że wszyscy w tym meczu dali z siebie maksimum wysiłku. Walczyli przez pełne 90 minut spotkania i całkowicie zasłużenie, grając przede wszystkim koncertowo w pierwszych 30 minutach pierwszej połowy spotkania. Zaskoczyli tymi dwiema bramkami piłkarze Amiki, którzy musieli się odkryć, ruszyć do przodu. Rzut karny dodał wiary zawodnikom z Wronek, że można to spotkanie wygrać, ale na początku drugiej połowy zostali skarceni przez Tomasza Moskala, który zdobył trzecią bramkę i taki wynik utrzymuje się do 89 minuty spotkania, która właśnie przed minutą się rozpoczęła. Niezmordowany Robert Cieślewicz. Aut dla gości. Zbigniew Pleśniarowicz zapewne byle dalej od własnej bramki. Gałkowski wygrał pojedynek główkowy. Teraz Jarosław Góra, Małachowski. Niebezpiecznie jest Bugaj, ale jest w porę. Wrócił również Bogdan Szczęsny. Gałkowski asekuruje linie obronne wrocławskiego Śląska, tak jak przewidywałem, nie angażując się zupełnie w akcje ofensywne. Bugaj. Walczy tam teraz Marek Mazur, wygrał pojedynek główkowy ze Zgrajewskim. Szafer. I po raz kolejny Szczęsny wybija na rzut rożny. Chyba ostatnia akcja tego meczu. Rzut rożny dla piłkarzy Amiki przy stanie 3-1 dla piłkarzy wrocławskiego Śląska. Doping. Bobel atakowany. Bramkarz wrocławski był już w wyskoku. Trzymał tę piłkę w rękach. Został zaatakowany. Leży Tomasz Bobel. Nie chciałbym, aby sędzia pokazał mu żółty kartonik.
prosi bramkarza wrocławskiego, pan Stachura, aby wprowadził piłkę do gry. Zapewne uczyni to Romuald Kujawa. A tymczasem zmiana wybitnie taktyczna, bo boisko opuszcza Zbigniew Ilski, grający do tej pory z numerem 9, i w tej ostatniej minucie na murawie zobaczymy Sławomira Solińskiego z numerem 14. Ilski, słyszą państwo te oklaski. Już cały stadion bije brawo. Dziękujemy, dziękujemy. W miejsce Zbigniewa Ilskiego Sławomir Soliński. I churalne śpiewy. Ostatnie spotkanie rundy jesiennej we Wrocławiu. Jakże udane dla piłkarzy wrocławskich. I to w meczu z niepokonanym przed tym spotkaniem liderem grupy pierwszej, drugiej ligi, drużyną z Wronek. Amica podobała się w dzisiejszym meczu. Pokazała, że nieprzypadkowo znajdowała się na pierwszym miejscu w tabeli. Będzie to zespół niezwykle groźny w walce o ekstraklasę w rundzie wiosennej. Pierwsza porażka i to na boisku głównego rywala wrocławskiego Śląska. Ujmy im nie przynosi. Porażka poniesiona w ambitnej, wyrównanej walce. Przez większą część drugiej połowy spotkania przy piłce znajdowali się piłkarze Amiki Wronki. Wrocławianie grali bardzo mądrze taktycznie. Wzmocniona defensywa, szybkie kontry przyniosły powodzenie. Kujawa do Józefa Kostka. Małachowski. Józef Kostek ambitnie wywalczył piłkę. Są piłkarze wrocławscy. Jest jeszcze Gałkowski. Minął się z piłką. Była szansa na czwartą bramkę. Szkoda, szkoda, że nie wykorzystał tej okazji Gałkowski. W dalszym ciągu piłkarze wrocławscy przy piłce, ale nie ma to już znaczenia. Śląsk-Wrocław po wspaniałym pojedynku przez pełne 90 minut pokonał Amikę Wronki 3-1 i jest liderem grupy pierwszej, drugiej ligi.